Witajcie, czołgiści. Przed wami kolejna część szalonych eksperymentów, w której przedstawiamy najbardziej niesamowite eksperymenty z czołgami. Tym razem sprawdzimy, czy pożar w czołgu wpływa na jego kamuflaż. Dowiemy się, czy można zniszczyć magazyn amunicji za pomocą obrażeń obszarowych. A także spróbujemy zniszczyć dwa czołgi jednocześnie podwójnym rykoszetem. Ruszajmy! W naszym pierwszym eksperymencie sprawdzimy bardzo ważny parametr czołgu, jakim jest kamuflaż. Zastanawialiście się kiedyś, czy czołg będzie się bardziej świecił, jeśli go podpalicie? Istotnie jest to bardzo ciekawe pytanie i na pewno ta wiedza przyda wam się kiedyś podczas bitwy. Więc koniecznie musimy to sprawdzić. Na pasie startowym mapy lotnisko znajdują się czołgi Progetto i Obiekt 140. Zadanie dla Włocha? Podkraść się jak najbliżej do radzieckiego czołgu, nie podświetlając go, znaleźć zbiorniki paliwa i wywołać pożar. Podczas gdy Progetto się skrada, sugerujemy, żebyście użyli swojej intuicji i dali nam znać w komentarzach, czy płonący czołg faktycznie będzie się bardziej świecił. Za chwilę się przekonamy. Tak jest. Obiekt znaleziony. Celujemy w rejon zbiorników i zaczynamy strzelać. Niestety, przy pierwszej próbie czołg wybuchł. Zwróćcie jednak uwagę, że obiekt 140 się nie świecił. Może wynik będzie inny, jeśli czołg będzie się już palił? Sprawdźmy. Zaskakująco, udało się! Po strzale z Progetto, który przebił zbiorniki radzieckiego czołgu. Na podstawie tego możemy stwierdzić, że podpalenie ma faktyczny wpływ na kamuflaż. Dlatego lepiej zawsze mieć przy sobie automatyczną gaśnicę. Może uratować was w trakcie bitwy i dać szansę na wycofanie, powrót i zwycięstwo. Przejdźmy do kolejnego eksperymentu. Zostańcie z nami! W ostatnich czasach nie byliśmy w stanie zrobić ani jednego odcinka bez wybuchu magazynu amunicji. Nasz drugi eksperyment dotyczy właśnie tego. Zastanawialiśmy się, czy dałoby radę zniszczyć magazyn amunicji za pomocą obrażeń obszarowych. Na mapie Charków zbudowaliśmy idealną konstrukcję z T-92 i FV-4005. Czołgi stoją w taki sposób, aby strzelać do zniszczonego FV i uszkodzić kolejny, stojący obok. Jak sądzicie? Jaki będzie wynik tego eksperymentu? Teraz już wszyscy wiemy. Wszystko jest gotowe. Pora wydać komendę. Ognia! Możesz! Wieża Brytyjczyka odleciała. Nie wierzyliśmy aż do ostatniego strzału. Symboliczne jest to, że był to ostatni FV, który nie mógł tego znieść i pożegnał się ze swoją wieżą. Eksperyment wykazał, że wybuch magazynu amunicji za pomocą działa artyleryjskiego jest możliwy, ale bardzo trudny do wykonania. Wraz z pojawieniem się dwóch luf w naszej grze, pojawiły się też nowe pomysły na eksperymenty. W naszym ostatnim eksperymencie zajmiemy się być może najciekawszą hipotezą, którą można wymyślić dla czołgów dwulufowych. I brzmi ona tak. Czy można zniszczyć dwa czołgi za jednym razem, rykoszetując od przeciwnika? W trakcie bitwy może się to zdarzyć raz na miliard, co jeszcze bardziej wzbogaca to doświadczenie.
Uczestnicy są już na mapie lotnisko. Jako ofiary wybraliśmy dwa najlepsze czołgi kołowe, a obiekt 703 będzie strzelał. Cała trudność polega na trajektorii, którą należy idealnie dobrać, aby jeden z pocisków doleciał do stojącego dalej EBR-a. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wynik tego testu, a uczestnicy wydają się być gotowi, więc zobaczmy! O dziwo, udało się! Dzięki podwójnemu rykoszetowi byliśmy w stanie zniszczyć dwa czołgi jednocześnie. Prawdopodobnie podobna sytuacja nie przydarzy się w bitwie. Ale jeśli zrobicie coś podobnego, chętnie przyjmiemy wasze powtórki do programu Najlepsze Strzały i nagrodzimy je złotem. Zostawcie swoje opinie na temat tego eksperymentu w komentarzach pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie swoje pomysły na kolejne wydania, polubcie film i zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnego odcinka naszych epickich eksperymentów z czołgami. Do następnego razu!